jeszcze dzieci, wszystko i ja sobie myślę, że da, jutro przestać o 5:30. Mamy śnieg, a musi być... Tak, musi być zielone. Gorąco na zewnątrz. No jesteśmy na planie zdjęć próbnych filmu fabularnego o księdzu Franciszku Blachnickim. I właśnie tak, jesteśmy tu i to się dzieje. Zaczynamy! No póki co zmagamy się z zimnem i z ciemnością, a gramy scenę, która dzieje się w lecie. Ale zmagamy się też z tym, że trochę, żeśmy musieli wcześniej wstać, ale to nam wszystko nie przeszkadza. Jesteśmy pełni optymizmu, chęci, żeby to zrobić. Magia kina? Magia i czar. Panteon Górnośląski jest instytucją kultury, która kultowuje historię Górnego Śląska ostatnich jego 100 lat. Historia pisana życiorysami jego najwybitniejszych postaci. Takim filarem Panteonu Górnośląskiego jest niewątpliwie ksiądz Franciszek Blachnicki. Pomysł o zrobieniu filmu pojawił się wraz z czytaniem jego życiorysów, jego biogramów. Niewątpliwie ksiądz Blachnicki jest bardzo filmową postacią. No, początek zdjęć do filmu fabularnego o księdzu Franciszku Blachnickim to niewątpliwie chwila historyczna. Tym bardziej, że wyczekiwana od wielu lat. I to jest ten moment. Cisza na planie! Scena pierwsza, ujęcie pierwsze, dźwięk 4! Mieliśmy tutaj 34 ludzi i oni wszyscy byli tu tylko po to, żeby jak najlepiej zrobić tą scenę próbną do filmu o księdzu Franciszku Blachnickim. Nie miałbym odwagi, pisząc jakąś fikcyjną książkę, tworzyć takiej postaci, takiego scenariusza, bo wydawałoby mi się, że to jest niemożliwe, że jeden człowiek może tyle zrobić, ale też, że może doświadczyć tak niezwykłych dotknięć opatrzności, że rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zrobienia, on rzeczywiście wykonywał. Wybrałem taką scenę, w której mam poczucie, że jest zawarty gen szaleństwa, który Franciszek Blachnicki ma, takiego szaleńca bożego. Ma w sobie też odrobinę, myślę, takiego bardzo charakterystycznego dla tego filmu, dla tej postaci, też poczucia humoru. I to sprawiło, że właśnie wybór padł na scenę kupna domu. Kuchnia mała, ale przytulna. Pół życia w niej spędziłem. Dzisiaj kręciliśmy pierwszą scenę, kiedy on kupuje dom, nie mając absolutnie pieniędzy. I widz będzie widział, że przed tym spotkaniem, i to bardzo dobrze zrobione, że w ten sposób fabularnie zostało to ujęte, kiedy widz widzi, że on, mając w domu pełno ludzi, których pozapraszał, bo on zapraszał ich, i oni przyjechali. Wszyscy byli zdziwieni. Więc... A tu nie ma gdzie się podziać. Więc jedzie samochodem, po chwili samochód cofa się, zatrzymuje się, on wysiada, podchodzi do kapliczki maryjnej i zaczyna się z tą Matką Boską kłócić. Jest tak przejęty i tak stara się przekonać tę Matkę Boską, że ona go przekonuje, że te pieniądze się znajdą. I zawsze u niego tak było, że robił coś, co wydawało się ludziom niepojęte. No jak? No jak? Potem się okazało, że jednak miał rację. Był wizjonerem. Postaram się oddać tego wspaniałego człowieka, którym był ksiądz Blachnicki. Mam nadzieję, że to będzie to. Ona się otwiera sama. Ma pani trudną rolę, bo to jest taki stereotyp takiej kościółkowej pani, kościółkowej panienki, potem moherowego beretu. W ogóle tak nie myślałam o tym w ten sposób, bo wydaje mi się, że przynajmniej tak sobie wyobraziłam Marysię, czyli postać, którą gram, że nie zastanawiałam się, jaka ona jest i nie wiem, jak wygląda, ale właściwie bardziej co ma w głowie i dlaczego towarzyszy przez całe życie człowiekowi jednemu konkretnemu. I wyobraziłam ją sobie na tyle, że jestem w stanie pomyśleć,
myśleć sobie o nich w bardzo ciepły sposób, w ogóle nie w jakiś taki bez negatywnych konotacji, że to właśnie jakaś kościółka, tak jak pan to nazywa, rzeczywiście jest takie określenie, ale bardziej, że to jest ktoś, kto być może nie ma takiej fantazji, takiej wyobraźni, ma bardziej zdrowy rozsądek, ale tacy ludzie też się przydają, żeby towarzyszyć Don Kiszotom. Wierzę mocno, że ten film obudzi zainteresowanie jego osobą, a jeszcze bardziej jego spuścizną, bo to jest rzecz ciągle dla wielu nieodkryta i zupełnie nieznana. Tak jak było w porządku. Bardzo interesowała zawsze mnie historia, więc nawet pod tym względem zagłębienie się, czyli tam akcja dzieje się w 80., 70., jeszcze w trakcie II wojny światowej, więc ten aspekt odtwarzania takich światów jest bardzo fajnym, no, ciekawym wyzwaniem. Detal i portret Marysi, tak? Znaczy właściwie nie, albo zróbmy ewentualnie. Wtedy to było takie wspaniałe, bo będąc nastolatkiem, a w tamtych czasach właśnie byłem, to rodzice wypuszczali dzieci na spotkania oazowe, na takie wyprawy, bo mieli tę świadomość, że tam po pierwsze nie będzie się piło alkoholu, po drugie no będzie spokojnie. Więc tak pamiętam takie sytuacje, że ludzi spotykałem na swojej drodze, którzy tam byli i chwalili się właśnie, że byli w Krościenku czy w innych miejscach. Jest scena z tą gorzałką. To jest dla mnie była taka kluczowa scena, jak to zagrać, co ty z tym zrobić. Z moją historią chłopstwa, kolęd i tak dalej wiem, że częstować księdza gorzałą nie jest to takie proste i jasne. Ale domowej naleweczki ksiądz nie odmówi. Odmówi. W 2021 roku przystąpiliśmy do realizacji tego filmu klasycznie, czyli konkurs na treatment, na który wpłynęło 17 prac, bardzo ciekawych, zróżnicowanych. Konkurs wygrała Katarzyna Błaszczyńska, aktorka Teatru Śląskiego, i ona pokazała nam postać w najbardziej takiej szerokiej perspektywie historycznej. Franciszek Blachnicki to z pewnością nie jest kolejny nudny święty. Na wiadomość o tym, że Panteon Górnośląski organizuje konkurs na treatment, to razem z moją żoną wystartowaliśmy w nim. Napisaliśmy treatment, który zajął drugie miejsce. Jak się później okazało, został przekuty w scenariusz komiksu. Natomiast to sprawiło, że tą postacią nie tyle, że nawet zainteresowałem się, co po prostu zacząłem ją zgłębiać, badać. I patrząc na bogactwo życia, na bogactwo dzieła, ale też zdarzeń, które wystąpiły w życiu Franciszka Blachnickiego, to też tak poczułem, że to jest naprawdę postać, o której aż dziwne, że do tej pory nie powstał film fabularny. Jeszcze raz to pogłębić, żeby to nie była tylko jego... Mateusz Olszewski i Marcin Lesisz to nasz reżyser i autor zdjęć. I mogliśmy zaobserwować, jak oni się świetnie rozumieją w czasie pracy. Myślę, że ma duże znaczenie to, że oni się również przyjaźnią. Stanowią świetny zespół i zarówno pod względem artystycznym, jak również pod względem decyzyjnym, ponieważ my nie musieliśmy tutaj grać 50 dubli, tylko oni dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić. Tylko chcieliśmy, że Franciszek za chwilę ma się gdzieś tam do nich zmieścić, nie? Więc... To trzeba by to albo propozycją przyszedł do mnie Mateusz Olszewski, reżyser, z którym współpracowałem przy innych projektach, i trudno było mi nie podjąć wyzwania. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to były dość proste sceny. Jedynym wyzwaniem były warunki, ponieważ rzeczywiście zdecydowaliśmy się realizować film w grudniu, w momencie, kiedy spadł śnieg, a scena dzieje się w lecie. To, co było do zrobienia, to uzyskanie efektu dnia słonecznego we wnętrzu, a równocześnie bardzo zależało na mnie i Mateuszowi, żeby jednak też te wnętrza były w jakiś sposób tajemnicze i żeby bohaterowie odkrywali je, więc też żeśmy je osnuli mocno w cieniach, ale pięknie. Naszego bohatera cały czas to światło prowadziło. To w sumie, ile osób może tu spać? To zależy. Wokół samego filmu zgromadziła się grupa entuzjastów, twórców filmowych, którzy stwierdzili, że rzeczywiście raz, że postać jest niebywała, a dwa, no, ich determinacja, tych młodych właśnie twórców filmowych, jest też bardzo wspaniała, i dzięki temu my możemy ten film realizować.
Wyzwania, z jakimi się tutaj już zdążyłam spotkać i zmierzyć, to przede wszystkim archiwalia, fotografie, ale również osoby, które żyły obok księdza Blachnickiego, którego znały, były z nim rzeczywiście bardzo blisko. A to są z jednej strony bardzo cenne dla nas dowody, dowody, na podstawie których możemy budować świat scenografii, ale też duże wyzwania, ponieważ to są ludzie, którzy są świadkami jego życia, jego otoczenia, jego świata, więc będą też ten film szczególnie odbierać, wykrywając w nim prawdę lub też fałsz. Gdzie pani jest? Gdzie pani jest? Tu jest. Też fajna epoka dla kostiumografów, lata 70., bo te ubrania są jeszcze dostępne, więc można kopać. No i to też wyjątkowe, mają wyjątkowe wzory, a są już to epokowe, prawda, kostiumy, więc historyczne, ale jeszcze dostępne, więc bardzo miło się pracuje w tej epoce. Przekonaliśmy do współpracy pana Andrzeja Niemirskiego jako świetnego aktora, który jest bardzo podobny w swojej fizjonomii do księdza Franciszka Blachnickiego. No muszę przyznać, że doskonały dobór, bo w momencie, kiedy aktor wchodził do pomieszczenia, ja tylko odwróciłem głowę i mówię: o Boże, idzie ksiądz Blachnicki. Sam nie dałbym rady. Kiedy zadzwoniono do mnie z propozycją zagrania tej postaci, oczywiście no, byłem zaskoczony i natychmiast poszedłem do wujka Google, żeby się więcej dowiedzieć. Okazało się, że ja bardzo dużo wiem, nie mając o tym pojęcia. Ponieważ moi przyjaciele, znajomi jeździli na oazy. Ja jestem z tego okresu. Ja powiem więcej. Prawie jestem równolatkiem teraz księdza Blachnickiego z tego okresu. To, co nas tutaj zgromadziło, to było również przekonanie o tym, że to, co robimy, jest ważne. Bo są różne filmy, są nawet różne plany filmowe, są plany reklamowe i na niektóre plany przyjeżdża się po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, a na niektóre plany przyjeżdża się po to, bo się wierzy w to, co się robi i chce się to zrobić. Stop! Małe poprawki, okej, okay, i będzie dubel. Są takie projekty, które warto zrobić bezwzględnie, jak to mówi moja koleżanka z teatru, bezwzględnie. I pamiętam, że mojej świętej pamięci agentka Lucyna Kobierzycka też mi zawsze powtarzała, że niektóre rzeczy się robi, nie wiem, dla pracy, dla pieniędzy, a niektóre dla idei po prostu. I dlatego, że odnajdujemy w tym projekcie coś wartościowego. Cieszę się, że do realizacji naszego filmu dołączyła pani Dominika Kluźniak, rozpoznawalna aktorka, znana z wielu seriali, filmów fabularnych, z Teatru Narodowego w Warszawie. Myślę, że taka postać na pewno wzbogaci i jest to wartość dodana, że tej klasy aktorzy chcą z nami współpracować. Po przeczytaniu całego scenariusza pomyślałam sobie, że najpiękniejsze i coś, co mnie najbardziej urzeka w tym scenariuszu, to jest właściwie postać i człowieczeństwo księdza Blachnickiego, ale też to, co czasami gubimy po drodze, czyli jakaś taka wiara w to, że się uda, że człowiek ma niezmierzone możliwości i że istnieje cała rzesza ludzi, którzy pomogą budować wielkie rzeczy. Ale w tym scenariuszu nie brak też zastanowienia się nad takimi chwilami zwątpienia, które też są, zdarzają się i każdy z nas je ma. Pytanie, jak sobie z nimi radzimy. No co? Skoro i tak nie mamy pieniędzy na dom, to lepiej od razu kupić dwa. W doświadczeniu nawet Kościoła Śląskiego to jest czasem postać zapomniana, a jeżeli nie zapomniana, to taka, o której coś wiemy, aczkolwiek niekoniecznie szczegóły z jej życia są dla nas dostępne, a myślę, że warto je szerokiemu gronu odbiorców przybliżyć. Nie ma jakby zgłębienia, szczególnie nie rozumiem tego, że on robił podobną rzecz, którą robił Jan Paweł II, czyli to te oazy i tak dalej. I że to jest tak jakby wyciszone, jakby tego człowieka nie było, mimo że ten człowiek przecież zrobił bardzo wiele. I przecież męczeńska jest śmierć i to taka śmierć strasznie dziwna, ogromnie dziwna, perfidna, ogromnie. Osoba, która przeżyła już takie dramaty jak chociażby piekło Auschwitz, to, że większego dramatu już nie ma, ale tutaj jest zawarty w tym scenariuszu przede wszystkim taki dramat, może mniej oczywisty, ale taki, którego każdy z nas może też doświadczyć, to znaczy zderzenia się ze zdradą i próby poradzenia sobie, jak sobie poradzić z postacią Judasza. Tak, tak.
Badanie lokacji, które mieliśmy okazję zwiedzić, zobaczyć, miejsca, do których mogliśmy wejść, a przede wszystkim przedmioty, do których ja osobiście mogłam się zbliżyć, no, na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście obejrzeć je w zasadzie pod lupą, to było niezwykle cenne, ponieważ miałam wrażenie, że jeszcze widzę odciski palców księdza Blachnickiego na tych przedmiotach. Przedmioty niezwykle szczególne i wyszukane, specyficzne, nie tylko ze względu na historię i czas, z jakiego pochodziły, ale mogę powiedzieć, że ksiądz Blachnicki tych przedmiotów nie miał zbyt wiele, natomiast były szczególnie wyszukane, są bardzo charakterystyczne i tutaj już tak naprawdę nawet w myślach zbliżam się i do kostiumu, i do okularów, i do parasola, i do zegarka. Był na pewno estetą, ale na pewno też był to człowiek z wizją i tak też czułam tę kopią górkę. Skoro cały czas w Kościele mówi się o tym, że nowa ewangelizacja polega na tym, żeby zachowując treść, dawać nowe formy, przekazywać je nowymi formami, to również rola filmu, rola kinematografii jest tą dobrą rolą do przekazu Ewangelii. A w tym przekazie Ewangelii ważni są też świadkowie tej Ewangelii, jakim był ksiądz Franciszek Blachnicki. W różnych artykułach, na YouTubie oglądając księdza, mogę sobie tylko wyobrazić, jakim on był człowiekiem, jak on szerzył ten nieprawdopodobny ruch, tę wiedzę. 2 miliony ludzi przeszło przecież przez ten ruch. To musiał być człowiek, któremu ludzie ufali. No bo tam się to wtedy się układa. Kamera? Akcja! Przyjechaliśmy tutaj, żeby opowiedzieć o tym wszystkim naszym potencjalnym widzom, naszym potencjalnym sponsorom, koproducentom, inwestorom. Chcemy wam powiedzieć, zobaczcie, to jest nasza wizja artystyczna. Chcemy, żeby ten film wyglądał tak jak ta scena, którą dzisiaj zrealizowaliśmy. Ponieważ następnym elementem naszego działania będzie pozyskiwanie środków w różnych instytucjach, które w Polsce się tym zajmują. A pan sam tutaj zakupy wnosi? Nie, syn pomaga. Sam nie dałbym rady. W tej dzisiejszej scenie to jest pani w zabawnej sytuacji tym głosem rozsądku. No jakiś taki zawsze się musi znaleźć, żeby rzeczy jednak mimo wszystko wyszły, ale no nie przeważają jednak i dobrze, że taka Marysia jest u boku i w razie czego podeprze i poda rękę, ale z kolei być może Marysia nie odważyłaby się na pewne rzeczy. Ksiądz Franciszek Blachnicki powiedziałby, nie pytamy, czy wolno, pyta, czy należy, czy trzeba. I w odpowiedzi na tak postawione pytanie o celowość tego filmu, ja odpowiadam jednoznacznie, trzeba, to trzeba po prostu zrobić. No to myślę, że i też ksiądz Blachnicki z tej drugiej strony będzie was wspierał. On też jakoś pomoże Panteonowi, aby te cuda opatrzności Boże się wydarzyły przy produkcji filmu o jego osobie, który myślę będzie jakimś ważnym także elementem pracy, misji Panteonu Górnośląskiego, czego z całego serca Panteonowi życzę, żeby to się spełniło. A zjedzcie trochę na tym całkiem. Dobrze. Zjeżdżajcie. Że mogę tutaj żyć do końca i nic nie. Czy powstanie ten film? Skoro księdzu Franciszkowi Blachnickiemu się udawało, to my też damy radę.